Zachowanie rynku pracy zazwyczaj jest opóźnione w stosunku do tego, co widzimy w samej gospodarce. Sama konstrukcja na przykład umów o pracę, gdzie musi minąć pewien czas wypowiedzenia, żeby ono stało się efektywne, sprawia, że te zmiany z opóźnieniem się na rynku pracy realizują. Rzeczywiście jesień tradycyjnie jest dosyć trudnym okresem na rynku pracy, ponieważ znika nam popyt sezonowy na pracowników czasowych, więc niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z kryzysem, czy nie, to jest okres, kiedy zazwyczaj w gospodarce tych bezrobotnych przyrasta. W tym roku ten efekt może być zwiększony przez wciąż relatywnie niskie zapotrzebowanie na pracowników. W związku z tym wydaje mi się, że przed nami jeszcze okres wzrostu liczby bezrobotnych o jakieś 300-400 tysięcy, co może doprowadzić stopę bezrobocia na koniec tego roku do poziomu około 8%. Natomiast zestawiając tą skalę przyrostu liczby bezrobotnych ze skalą załamania gospodarczego, można powiedzieć, że reakcja rynku pracy jest bardzo umiarkowana. I to tłumaczy kilka czynników. Tym najbardziej istotnym jest bezprecedensowa skala interwencji państwa w rynek pracy. Interwencji, która pomaga firmom chomikować pracę, to znaczy zachowywać pracowników, nawet jeżeli oni w danym momencie w firmie nie są potrzebni. Dzięki temu dużo mniejsza liczba osób trafia na bezrobocie. Drugi element to to, że istotnym elementem krajowego rynku pracy byli migranci. Migranci, których od kilku miesięcy jest relatywnie sporo mniej niż stan, z którym mieliśmy do czynienia przed pandemią. To są miejsca pracy, które zostały uwolnione, czy też stają się dostępne dla krajowej siły roboczej. No i to także pozwala tą skalę wzrostu bezrobocia ograniczać. Może warto przypomnieć, że ostatni kryzys, który wyraźnie pogorszył sytuację na rynku pracy, czyli rok 2008-2009, przyniósł na ten moment, w tej fazie kryzysu, około trzykrotnie większą skalę wzrostu liczby bezrobotnych niż obecnie, pomimo tego, że ta skala straty gospodarczej była przecież dużo mniejsza. To był kryzys, który przeszliśmy suchą nogą, bez recesji.